Witam Was, kochani, w ten cudny letni poranek. Dzisiaj zrobimy sobie razem taki spacerek wokół drugiej części działki, tej takiej ozdobno-użytkowej, i zobaczymy, co tam się dzieje, co kwitnie o tej porze. Już mamy lato, lepiej być nie może, już chyba tylko bardziej kwieciście. Pogoda piękna. Ptaki śpiewają, jest jeden wielki gwar poranny, więc przejdę sobie z Wami tak po tych moich rabatkach i możecie zobaczyć na bieżąco, co tu i jak kwitnie o tej porze. Na rabacie bylinowej coraz to bujniej. Z dnia na dzień przybywa masy i liściowej, i kwiatowej. Robi się przepięknie. Tutaj ciągle szałwia omszona. W dużych skupiskach rozplenice przybierają na masie. Koci miętka nadal kwitnie. Nie ruszam jej, miałam przycinać, ale jeszcze jest fantastyczna. Zapylacze też tutaj grasują, mają gdzie, więc zostaje. Najwyżej jak już bardzo zbrzydnie, to wtedy ją ciachnę, ale na razie jest piękna. Tutaj rabatka bylinowa. Jeszcze się cofnę troszkę. Mam tu taką ścieżkę po środku w celu łatwiejszej pielęgnacji tych dwóch części rabaty. Ona jest dosyć duża i tak grasować pomiędzy wszystkimi roślinami byłoby trudno. To taką ścieżkę sobie zrobiłam o nieregularnym kształcie. Taki wywijas fantazyjny. No i łatwiej tam manewrować z taczką czy z wiadrami z chwastem. Tak to się prezentuje. Nagietki coraz ładniejsze. W połączeniu z tą taką niebiesko-fioletową gilią jednoroczną. No świetny duet. Gilia bardzo wyrosła, zresztą jak wszystko tutaj na tej rabacie, nie wiem czemu. I troszkę się pokłada, ale jedno z drugim jakoś się o siebie opiera i nie jest najgorzej. Dzisiaj będzie pogoda jak dzwon. Czytałam gdzieś, że jak nagietki z samego rana są pootwierane, to caluśki dzień będzie pogoda. A jak już z rana się nie otworzą i są w pączkach, to będzie pochmurzone. Taki myk pogodowy. Przepowiadacz. Tutaj cudne czosnki główkowate. One nawet pozamykane to są prześlicznej urody. Słońce wschodzi, jest wcześnie rano. Tutaj moja nowość, rudbeckia Green Wizard, zwana też rudbeckią czarną. Ona ma takie charakterystyczne ciemne łebki. Coś takiego. I to już podobno jest prawie docelowy kwiat tej rośliny. Więc dość ciekawy, oryginalny. Może jeszcze troszkę się rozwinie, ale chyba już nie za bardzo. Kot mi tu pod nogami chodzi. Zaraz się z nim razem wyłożę. O, tutaj Wam pokażę taki mały przedsmak tego czosnku. O, już taki róż wychodzi na czubeczku. On tak będzie do połowy sięgał, a od połowy w dół seledyn.
Tutaj złocień maruna, piękny łan. Tam czosnki. Krwawnik olbrzym. W odmianie terakota. O, wspomniany kot, który mi towarzyszy w tych spacerkach za każdym razem. Tutaj taka śmieszna rozplenica prawie różowych kwiatostanach. Nie wiem, co to może być, ale fajna. Krwawnica coraz bardziej rozkwita. I tam trawki. Tutaj marcinki, które poszły jak burza w górę. Tylko żeby szalone nie zaczęły kwitnąć o tej porze. Dopiero by było. I przejdziemy tak w koło, w miarę szybko. Różyczki. Takie zacne połączenie. Różyczka i złocień maruna. A ślicznie to wygląda. Tutaj też taka ruzia. Tutaj ciemniejsza. I lecimy dalej. Idziemy sobie w sadzie. Wczoraj udało mi się tutaj skosić trawę, więc jest tak wyniuniane. Fajnie wygląda. W ogóle to uwielbiam, jak jest skoszona trawa. Zawsze to tak już elegancko wygląda. Tutaj też cudna różyczka. Tutaj języczka się szykuje do pełnego kwitnienia. Kosmosy już czarują. I lecimy na koniec działki do mojej bylinarni. Tutaj wciąż kolor ostróżek. I naparstnic. Tam pomarańczem czaruje lilia. Kolejne się szykują do kwitnienia. Ostróżki błękitne. Tutaj cała w pąkach pysznogłówka. Wkrótce wybuchnie kolorem. No i przejdziemy sobie tak końcem działki. Tutaj będzie żywopłot stój. Przed nimi są choinki z przeznaczeniem na święta. Kiedyś, jak jeszcze trochę podrosną. Także taka naprawdę końcówka działki. Nie było co tam powsadzać. Są choinki. No i tutaj mało ciekawe miejsce kompostownikowe, a na nim dynie. Myślę, że już od ostatniego filmiku ładny postęp zrobiły. I lecimy drugą stroną. Słoneczniki, samosiejki, parzydło. Tutaj fantastyczny złocień Crazy Daisy, ten biały. Kłosowce anyżowe wystartowały jak z procy. Co dzień to większe. Tutaj troszkę mniej się dzieje, bo to takie miejsce z malinami. Tutaj przetaczniki kłosowe z mojego siewu, ale trafiły mi się wszystkie jakieś takie wysokaśne odmiany szybujące do góry.
a chciałam niskie. Tutaj lilijki. Co tu się będzie działo za kilka dni? Po prostu szałciał kolorowy. Tu jest taki bajer. Ale w tym przetaczniku się utopiły bidule. Tutaj białe, tu taki ciemny róż. Muszę im tutaj troszkę pomóc. O, tutaj jest ten wysoki przetacznik kłosowy. Tam się schowała piękna lilia. Tutaj olbrzymie przegorzany. I znowu lilijki w blasku wschodzącego słońca. Przetacznik przegorzan. Kolejna ślicznota. No tu jest ciekawa. Zobaczcie, ale bajer. Pomarańczowo. Taka brązowa. W każdym razie ciemny jest ten środek. No śliczna jest. I doszliśmy tutaj do szklarni. Zaraz muszę otworzyć. Po nocy zaparowało. No i tutaj co? Warzywniczek dyniowo-ogórkowy. Tutaj trawki. Tutaj bardziej w cieniu to jeszcze nagietki w pączkach, nie rozwinęły się. Przejdziemy tutaj, to wam pokażę klematisy na kratkach. Wracają z kwiatuszkami. Tutaj jest taki. Jedziemy, jedziemy. Tutaj taki blado niebiesko-fioletowy, taki ma odcień. I tutaj zakręt. Koci miętki, różyczki przy ogrodzeniu. Muszę uważać, bo już się bardzo porozrastały cukinie. Żeby im nie podeptać pędów. Szkoda by było. No i tutaj dochodzimy do rabaty przy warzywniku. Wczoraj już trzeba było podlewać. Bo przy tym wysuszającym wietrze i gorącu to już wszystko na wieczór padało. Z braku wody. Wąż jeszcze rozłożony. No i tutaj tylko pokażę z jednej i z drugiej strony tę rabatkę. Trzykrotka. O, tutaj już jeżówka startuje. Znowu trzykrotki. Tutaj to wysokie to odentka wirginijska. Zobaczymy, co pokaże. Sama jestem ciekawa. Jeszcze mi nie kwitła w poprzednim roku. Malutkie sadzonki były. Tutaj lilijka zabłąkana. No i liliowce, które teraz po kolei będą się otwierać i robić swoje przedstawienie. Tutaj coraz to bardziej kwitnąca knautia, ale nadal kwitnie. O, już tutaj zawiązuje nasionka powoli.
Uroczo to wygląda. No i tutaj znowu liliowce. Kosmosy. Nagietki, czyli moja kolorowa rabata przy warzywniku. No i co, jeszcze pokażę Wam dalię. Dalia szaleje. Ma takie śliczne kwiaty. O dziwo udało się gdzieś przepędzić tą zimną wodą pszycę. Dała się spłukać, już nie jest tak tragicznie jak na ostatnim filmiku. Jak obejrzałam, to potem no dojrzałam to paskudztwo. Mówię, no fajnie, nagrałam kadry z mszycami. Ale co? Tak to jest w ogrodzie. W jednym końcu lepiej, w drugim gorzej. I tutaj się przepycham przez rabatkę. Tak to tutaj wygląda przy wschodzącym słoneczku. Już fajnie zakwitają aksamitki. Już tutaj mnóstwo koloru dadzą. No i już na dniach zacznie się tutaj dziać. I liliowce, i odentki. Trzykrotka to ciągle. Tak falowo kwitnie. Dzień, dwa, potem ma przerwę i znowu. Tutaj mnóstwo liliowców. Będzie na czym oko zawiesić. Oj, będzie. Jak ja się cieszę na tą porę roku, to po prostu szaleństwo. Wakacje za dwa dni. Dzieciaki będą w domu. Starszaki zajmą się najmniejszą. No to mama będzie miała wychodne częściej do ogrodu niż ostatnio. No i będziemy kończyć ten obchód. Wróciliśmy do rabaty wylinowej mieszanej. Krwawniki jeszcze chwilkę. Mam je tutaj wszystkie trzy odmiany na jednej rabacie, to nagram oddzielny filmik. Ale cieszę się niezmiernie, bo te z siewu wszystkie mają pączki i wszystkie będą kwitły. Także pokażę Wam wszystkie trzy odmiany, jak tylko wejdą w kwiat. No i patrzcie, tutaj jeszcze szałwia. Ciągle łan. Cudny. Koci miętki. Rozplenice, no to szaleją. Za nimi jeżówki. Też całe w pączkach. Także coraz piękniej, coraz piękniej. Nic, tylko patrzeć. Gdyby był czas, to prawie usiąść w środku. Napawać oczy widokiem tych wszystkich cudności i słuchać tych przepięknych odgłosów przyrody fruwającej. Nie mam żadnych podkładów muzycznych. Wszystkie te ptaki, co słyszycie, to naturalne ich odgłosy. Więc i skowronki, i słowiki, i wszystko inne, co potrafi ćwierkać, świergotać i cieszyć się z tej przecudnej pory roku. No uwielbiam, po prostu uwielbiam. Prawie sobie tutaj jakąś ławeczkę wstawić albo coś. I patrzeć, patrzeć, patrzeć. No dobrze, kochani. Kończę na dziś. Wracam jeszcze do dzieci. Dzisiaj czwartek. Jutro zakończenie roku. Więc takie ostatnie szkolne podrygi.
zajęć i zostawiam Was z tym przepięknym widokiem koci miętki i szałwi omszonej. Do kolejnego filmiku. Mam nadzieję, że taki przyspieszony spacerek się podobał. Udanego, słonecznego, pięknego dnia życzę. Do zobaczenia. Cześć.